W minionym tygodniu w Gorlickim Centrum Kultury zainaugurowano nowy rok akademicki Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach. Już podczas otwarcia, którego dokonał rektor Uniwersytetu Roman Dziubina, można było się zorientować, że będzie to rok niełatwy za sprawą pandemii. Niska frekwencja spowodowała, że tegoroczne zajęcia będą musiały mieć nieco inny charakter. Podczas inauguracji głos zabrał wicestarosta Stanisław Kaszyk, a wykład inauguracyjny wygłosił senator Janusz Sepioł. Aktywnie uczestniczyć w życiu naszej małej ojczyzny. Ślubuję. Panie rektorze, dzisiaj inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Złotego Wieku, aczkolwiek już pierwsze zajęcia odbyły się, ale też mamy szerzącą się pandemię. Czy nie obawia się pan, że nie dokończy pan w tym roku zajęć? Obawa zawsze jest. W tym przypadku również. W końcu nie wiedzieliśmy, że się zjawi i nie wiemy, kiedy odejdzie. Wydawało nam się pod koniec lata, że odchodzi, a tymczasem w takiej bardzo mocnej formie powróciła. Przygotowywaliśmy się na tę formę tradycyjną, a zatem spotkań w grupach, wysłuchania, zobaczenia wykładowcy, prelegenta. Oczywiście w tej formie chcielibyśmy przynajmniej do końca tego roku kalendarzowego to czynić. Tak są przygotowane nasze spotkania, wykłady, ale w obostrzeniu takim, jak jest zapowiadane, czyli DDM, czyli dystans, dezynfekcja i maska. Powiedział pan, że już się jeden z wykładów odbył. Tak. My nie czekamy na inaugurację, rozpoczynamy w październiku. Rok temu rozpoczęliśmy takim spacerkiem po Gorlicach. Dzisiaj sobie to darowaliśmy i mieliśmy pana doktora Płatka, który nam przedstawił kolejną receptę na zdrowie senior. Czy w tej recepcie było coś o koronawirusie? Oczywiście od tego pan doktor zaczął. Poinformował, prosił, aby właśnie to DDM było poważnie traktowane. Zwrócił też uwagę paniom, aby rzadziej chodziły do wielkogabarytowych sklepów, a jeśli już, to żeby posiadać rękawiczki, bo tam jest dużo miejsc dotykanych, tych produktów dotykanych przez różne osoby, różnych klientów. Natomiast zaplanowaliśmy sobie tę inaugurację roku akademickiego na dzień 14, czyli Dzień Edukacji Narodowej. I też wybraliśmy w ostatniej chwili zresztą to miejsce, uznając, że jest to ono najbardziej wskazane do realizacji wykładu dla osób nie tylko starszych, ale w ogóle dla tego typu zgromadzeń, które się tutaj spotykają. Zaprosiłem na ten wykład pana Janusza Sepioła, gorliczanina z urodzenia, ale mieszkającego w Krakowie, znanej postaci, i senatorem był, i marszałkiem Małopolski. Przybył do nas z wykładem o swoim pradziadku, czyli jak jest tam napisane, Felix Tarczyński, bo tak się pradziadek nazywał pana Janusza Sepioła, i jego epoka. Wydaje się, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie, przypominające czasy, w których żył burmistrz miasta Gorlic Felix Tarczyński. Panie wicestarosto, dzisiaj inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Złotego Wieku. No tak, przyszedł ten czas i po prostu cieszę się, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu.
Szczególnie to, że i rektor, jak i panie, no mówię, pokazują to, że nigdy nie przestają być młodymi ludźmi, co ważne, cały czas doskonale. Młodzi duchem. To właśnie miałem na myśli, że po prostu potrafią doskonalić swoje życiowe doświadczenia. Cieszy ten zapał, ta chęć dalszego działania i to, co robią do tej pory. My jako starostwo powiatowe wspieramy te działania i cieszymy się, że taki uniwersytet na terenie naszego powiatu działa. ...czasu rodzinnymi opowieściami, chociaż rzecz dotyczy jednego z ważniejszych burmistrzów Gorlic, jednego z budowniczych naszego miasta. Chciałbym bardziej przedstawić Państwu epokę,